Święta Bożego Narodzenia, czy też te związane z Wielką Nocą, niosą za sobą szereg różnego rodzaju tradycji. Jedną z nich, w wydaniu stricte lokalnym, jest wystawa prac pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu, którą po raz kolejny podziwiać możemy w filii numer 13 Biblioteki Miejskiej. To jest już taka tradycja, że Dom Dziennego Pobytu współpracuje z biblioteką i przed każdymi świętami, zarówno właśnie bożonarodzeniowymi, jak i teraz wielkanocnymi, Państwo mają okazję zaprezentować swoje prace, które wykonują w czasie terapii. Prezentowane na wspomnianej wystawie ozdoby często są wynikiem pracy zespołowej przy wsparciu ze strony instruktorów. Wszyscy razem robiliśmy te prace. No bardzo ładnie, chętnie się zespołowo pracuje, także wykonanie bardzo ładne jest. Każdy za siebie coś dał. W tym domu jestem 16 lat. I co rok kuri szyję i w tym roku tak samo, chociaż już nie jestem taka młoda, ale jeszcze dałam radę, żeby zrobić to. To, co mogą, są w stanie wykonać, nie wiem, nakleić dekupaż, czy też przyszlifować, to robią, natomiast instruktorzy jeszcze już tam wykonują, czy też pomagają wykończyć, żeby to lepiej wyglądało. Poza tym wykonywanie ozdób świątecznych i innych prac na różnorakie okazje to także doskonały przykład na wspólne spędzanie wolnego czasu. Do tego każde tego typu zajęcia to również szansa na nabycie nowych umiejętności praktycznych. Co roku mam więcej precyzji, więcej wiem, jak coś tam robi, to więcej wiadomości znaczy się. Prace, jak widzimy na załączonym obrazku, prezentują się bardzo imponująco, więc na myśl nasuwa się jeszcze jedno pytanie. Czy wykonanie takiej wielkanocnej ozdoby to zajęcie, które pochłania dużo czasu? Nie zajmuje dużo, więcej wypychanie, bo szycie to nie tak dużo na maszynie, ale wypychanie więcej daje czasu. Ale wszystko poszło dobrze, sprawnie. Są ładnie wykonane, zajmują niewiele czasu, dodają nowych umiejętności i pozwalają na wspólnie spędzone chwile. Wyliczanka jest długa, ale wcale się na tym nie kończy. Bo przecież z roku na rok nie brakuje również pewnych nowości. To są takie jajka à la Richelieu. Troszeczkę mamy na lodowo, troszeczkę tak bardziej takie retro też mamy elementy. No cóż, no żeby to opisać, trzeba było przyjść po prostu i zobaczyć. Wystawy, choć na terenie całego miasta w podobnym temacie jest ich wiele, nadal cieszą się w Bibliotece Miejskiej niemałą popularnością. Tego jest naprawdę dużo, tak? Ale te wszystkie inne takie wystawy są jeden dzień. U nas to jest cały miesiąc, więc cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. Tyle o wystawie pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu. Na koniec warto jeszcze dodać, że w filii numer 13 Biblioteki Miejskiej prezentacji swoich prac dokonać może praktycznie każdy. Od pewnego czasu, od paru lat mamy wśród mieszkańców, są zdolni ludzie, są nasi czytelnicy, ale nie tylko mieszkańcy Grudziądza. Coś tam robią, coś tworzą i chcą się tym pochwalić, pokazać. Wystawę podziwiać możemy aż do samej Wielkanocy, która w tym roku przypada na 5 kwietnia.